odcinek będzie wyjątkowy. Będziemy dzisiaj jeździć drugą najlepszą marką na świecie, bo wiadomo, pierwszą jest Toyota. Drugą jest Land Rover, później jest Suzuki, a i dopiero gdzieś tam z tyłu cała reszta, nie? Więc jeździmy dzisiaj po wąwozach w Kazimierzu. Przepiękne tereny, Land Roverami, które się nie chcą popsuć, a jeżdżą naprawdę w bardzo taki fajny, turystyczno przeprawowym tereniku, więc jest co robić. Samochodu marki Land Rover, model 300. Ja nazywam Bartek. Dzisiaj warunki do jazdy mamy dobre, widoczność dobra, więc startujemy. Znajdujemy się w Kazimierzu Dolnym, przepiękne miasteczko, piękna staróweczka, miasto zameczek. No, jak wiadomo, Kazimierz Dolny to było miejsce zamieszkania kiedyś Kazimierza Wielkiego, czyli króla. Ale nie o tym dzisiaj. Jeżeli chcecie zwiedzić sobie Kazimierz Dolny od innej strony, od tej ciekawszej moim zdaniem, bo zwiedzicie dużo fajnych miejsc dzikich takimi pięknymi autami, Land Roverami, to 4x4 po Kazimierzu wpadajcie, bo jest co robić.
bez komentarza. Ekobusik. Ekobusik, ekobusik. Nie przepuścicie. Ekobusik. I podwójna ciągła, więc jeździmy zgodnie z przepisami, wiadomo, więc nie będziemy tu łamać przepisów. Fajnego jest, poza oczywiście 4x4 Kazimierzu. No co, na pewno wszyscy zachwycają się ryneczkiem z zamkiem, Gruncze Krzyże, wąwozem korzeniowym, który jest słynny na całą Polskę. A teraz was zabiorę do wąwozu, którego nie ma na przewodnikach, a jest według mnie dużo bardziej ciekawszy jak wąwóz korzeniowy. Za chwileczkę w niego wjeżdżam. Ty jak jedziesz, to z tymi turystami to tak się witasz, czy raczej im dziękujesz? Raczej im dziękuję, chciałbym jakby uczyć. Ktoś mi szedł, bądź mu uprzejmy do ciebie. Mamy szybę uchyloną, wychylmy się, powiedzmy dziękuję. Zwykły gest podniesienia dłoni już czasem budzi uśmiech na drugiej twarzy, więc to robię to, to nic nie kosztuje. Bądź mu uprzejmy wobec innych, prawda? Ja mu mówiłem przejechać, on szedł. Czasem to ja zjeżdżam, żeby on mógł przejść. Tak to działa. Tak sobie to trzeba dobrze żyć z tymi ludźmi, nie? No ja staram się żyć jak najlepiej z mieszkańcami tutaj. W miarę możliwości staramy się pomagać. Bo wiadomo, niestety off-road ma taką tą przylepkę, że to ci co jeżdżą, co niszczą. A jeżeli jest tylko możliwość, to staramy się pomóc. Bierzemy się w różnych akcjach pomoc. Co? Sprzątamy świat z różnych innych miejsc, wywozimy śmiecie, gdzie przez lata były gromadzone albo na niestety tego woda. No coś tam sobie działamy, nie? No dobra, część ludzi uważa, że jest to robione może trochę pod publikę. Zwolnij tutaj pod tym dziadkiem. Część ludzi? Część ludzi uważa, że jest to trochę robione pod publikę. To my... Czekaj, zatrzymaj się, zatrzymaj. No. Jeszcze raz? Część ludzi uważa, że jest to robione trochę pod publikę, żeby się pokazać, wybielić. No nie wiem, no my to robimy, bo mamy do tego możliwości. Tam, gdzie my wjedziemy po śmieci, nikomu się nie chce wejść, nie? A naprawdę w tym roku, jak zbieraliśmy, oczyszczaliśmy Kazimierz, to zebraliśmy dwa kontenery, gdzie przez gminę był przygotowany jeden, nie? I to była chwila akcji, powiadomienia chłopaków na Facebooku. Każdy, ja wezmę przyczepkę, ja biorę pięciu, ja biorę dzieciaki i sprzątaliśmy Kazimierz. Ty, a gdzie te moje wiśnie? Chciałem wiśnie, a nie ma. Nie ma, opryskane. Ale w dobrej cenie były, poszły w nocy. Czyli każdy z tych wąwozów ma jakąś nazwę, tak? Jasne. To mi porównują się właśnie nazwą wąwozów. My, co jeździmy już w offroadzie, wiemy, że ten wąwóz robimy zawsze w górę, żeby nie było takich problemów, że się spotykamy po środku i wtedy jest wymiana zdań. No i to jest wąwoz tak zwany wąski. Zaraz zobaczycie, dlaczego jest wąski. Skąd ta nazwa? Czas, trzymaj się, nie wiem, czy ci pozwoli to nagrać. Spróbuję się trochę napędzać. Na dołem mi też fajny przejazd, nie? No nie. Teraz chcę zobaczyć, jaka jest wysokość tego. To jest. Dołem dlaczego nie? Bo tu są takie półki wyżłobione przez wodę, które są nie do zdobycia. Dzięki. Widziałeś? Ładna pani uśmiechnęła się, pomachała. O to chodzi. Mam. Bardzo dobra.
Dawno nie jadę tak dobry wisienek. Kierowcą w czasie jazdy, no proszę pana. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się podoba na wycieczce po Kazimierzu 4x4? Bardzo się podoba, polecam, wspaniale. Ja też zwiedzanie, tak, najlepsze. Forma zwiedzania to otwiera oczy, naprawdę. Czy Land Rover nadaje się do nie wiem, do czego się nadaje Land Rover? Do wszystkiego. Według mnie naprawdę, jeżdżę tym już Land Roverami, mam ich 4,5, ile jeżdżę? Ponad 10 lat. Może to nie jest samochód zbudowany do wyścigów, ale do takiej turystyki, jak my tu się bawimy, myślę, że spokojnie, tanie utrzymanie aucie, ekonomiczne i naprawdę, no sam Łukasz, widzisz, daje radę. No i wygodne. O, prawda, że wygodne? Wygodne. Znaczy, ja wam powiem tak, po Gruzji całkowicie zmieniłem zdanie o tym aucie, bo zrobiliśmy masę tych kilometrów, 7 dni w aucie i naprawdę człowiek był wypoczęty, to nie była męczarnia. Więc pod tym względem, no zajebiście, bardzo wygodna fura i radzi sobie w takim terenie właśnie turystyczno, troszkę trudniejsza, taka może przeprawowo, delikatnie można powiedzieć. To jest fajne auto, bo dużo nawet modyfikacji nie trzeba poczynić, żeby takim autem jeździć tak naprawdę, nie? Dokładnie, dokładnie. C-Maxy zakładamy, blokada centralnego dyfra. Jest. I ogień. Centralna jest fabrycznie. No. Zauważyłem, jeżdżąc tutaj po okolicach właśnie Kazimierza, tutaj po tej gminie, po tym województwie, że tutaj to jest jakaś wylęgarnia Land Roverów. Tutaj jest strasznie dużo, naprawdę. Wszędzie jeżdżą Land Rovery, skuteki, Defendery w najróżniejszych odmianach. Jest tego tutaj bardzo dużo. Nie wiem, czy to kwestia tego, że jest tutaj tyle warsztatów Land Roverowych? Nie, Land Roverowy jest jeden. Land Roverowy jest jedne warsztat, no tak, no wiadomo. Kubiś, wiadomo, kto wszystkim nie radził tym Land Roverem. Ale kto spróbował tu do tej kierunku? Urwał, dało się. Coś udało. Czekaj, bo będziemy to nagrywać z zewnątrz. Dobra, jedziesz. Jest. Czas radzić właśnie.
Właśnie mówiliśmy o Land Roverach, że jest ich tutaj bardzo dużo i tu mamy kolejnego Land Rovera. Także tych Land Roverów jest naprawdę dużo. To nie są... To się wszyscy znacie, wiadomo, nie? Znamy się, one się tu rodzą. Każdy Land Roverowiec się wita, bo widzieliście rano w warsztacie, tak? Nie. Pozdrawiamy się, bo się dawno nie będziemy widzieć. Kazimierzu, nawet taksówki są Land Roverami. I to gruba taksówka, poblokowana. Można się znowu zapuszczać w gruby teren. Jak się podobało zwiedzanie Kazimierza od tyłu? Super, zjawiskowo. Land Rover? Daje radę. Ale co, fajna forma rozryweczki, czy nie fajna? No na pewno dla każdego turysty będzie coś fajnego, gdzie będzie można spędzić miło czas i zobaczyć tą przyrodę troszeczkę inaczej, a nie oklepane szlaki turystyczne po prostu po starówce czy tam po mniejszych tam punktach, które są w każdym przewodniku.